Zadanie 12. Dwie ściany prostopadłościanu o wspólnej krawędzi długości 15 cm są prostokątami podobnymi w skali k równa się 1,5. Oblicz pole powierzchni objętość tej bryły. Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy prostopadłościan i dwie ściany niech to będzie ta frontowa i ta ściana z prawej strony mają wspólną krawędź. Niech będzie ona równa 15 cm. I te dwie ściany są podobne w danej skali 1,5. Kolejne dwa wymiary oznaczmy przez X i Y. Może te dwie ściany narysujmy właśnie płasko. Tutaj mamy ścianę 15 na X, a ta ściana 15 na Y. Aby lepiej wytłumaczyć to zadanie, pokrójmy to na dwa oddzielne prostokąty pierwszy prostokąt to bez zmian 15 na x a ten prostokąt postawmy pionowo pionowa krawędź w tym momencie jest y a tutaj piętnastka czyli, czyli ten krótszy bok i teraz już łatwiej spojrzeć na zadanie skoro wiemy, że te prostokąty są do siebie podobne i mamy dodatkowo daną skalę podobieństwa Możemy przyrównać do siebie w tym momencie boki. Jeżeli weźmiemy Y przez 15, to właśnie ten stosunek będzie równy skali. Y przez 15, zauważ, dłuższy bok do dłuższego boku jest równy 1,5. 1,5 to 3 drugie. Tutaj rozwiązujemy proporcje albo na dwa skosy. 2 razy Y równa się 3 razy 15. Albo na jeden skos 3 razy 15 dzielone przez 2. Po wyciągnięciu całości otrzymujemy 22,5. Tę wartość możemy już wstawić na nasz rysunek. Aby obliczyć x wystarczy również podzielić odpowiadające sobie boki. Krótszy bok w dużym prostokącie przez krótszy bok w małym prostokącie. 15 przez x, ten iloraz będzie równy także skali. 3 drugie, czyli 1,5. Tutaj również x obliczymy mnożąc liczby po skosie 2 razy 15 i podzielić na 3 to 10, więc możemy już ten wymiar nanieść na rysunek. Objętość obliczamy ze znajonego wzoru ABC mnożymy te trzy liczby i otrzymujemy 3375 cm. Trzeba również obliczyć pole całkowite. W tym celu wymnażamy prostokąt mały 15 razy 10 i razy 2, ponieważ mamy taki prostokąt z przodu i z tyłu. Dalej prostokąt z prawej strony 15 razy 22,5 i razy 2 sztuki, ponieważ mamy takich prostokątów 2 sztuki z prawej i z lewej strony. Podstawa 10 razy 22,5 i również razy 2 sztuki, ponieważ mamy dwie podstawy. Dalej to jest, jest tylko samo mnożenie pisemne albo na kalkulatorze. I w efekcie otrzymujemy 1425 cm2.